Byczki, wrzucam ten materiał jeszcze raz, bo YouTube niestety, ale coś zepsuł. Mam ogromną prośbę, jeśli teraz będziecie oglądać ten materiał, a wcześniej nie oglądaliście go, dajcie znać w komentarzu, bo jest coś dziwnego. Lecimy. Siemanko byczki, z tej strony Lisek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj 3000 łapek w górę, wystrzeliliście dosłownie w kilkanaście godzin, więc lecimy z odcinkiem z 20 kartami specjalnymi. Let's go! Nie mam zielonego pojęcia, czy jest możliwe, żeby tu nie było lockoutu, ale się nie nastawiam, bo chcę, żeby to były 20 kart, 20 złotych, 20 rzadkich i chociaż jeden magiczny lockout. No. Okej, jest lockout. Oj, nie wiem jaka karta, jaka flaga w sensie. Brazylia, okej, elo. O, Filipe Luis, 70-93. Okej, to mi się podoba, to jest na pewno lepsze od paczki za top 100. Jeszcze Boateng. No nie, to nie są dobre karty. Ale jakim cudem, aha, bo to są za całe w ogóle. Oj, dobra, no Filipe Luis, 93. Spoko, ale nic specjalnego, nie? Nic specjalnego. Filipe Luis, Boateng, Cyprien, Rawet, Arnautowicz, Garay, Prons, Alves, Jimenez, Malo, Lopez, Candreva, Jovetic, Lucas, Fuzello, Brooks, Parolo, Semedo, Talisca, Oxlade, Chamberlain. Okej, no karty jak karty, chociaż no teraz to w tym momencie, na tym etapie FIFA 17, to te karty, no nie wiem, co można by z nimi było zrobić. Chyba wszystkie na statki i statki o 23 karty albo jeszcze więcej, nie? No i tak wyglądały dwa ostatnie pack openingi z FIFA 17. Dwie fantastyczne flagi, Brazylia, Portugalia. Ci zawodnicy nie byli jednak najlepsi, ale to nic. I tak mam nadzieję, że wam się podobała seria z otwieraniem paczek. Dajcie znać w postaci lajków, czy też w postaci komentarza, czy podobały wam się te otwierania paczek w FIFA 17, bo było ich multum. No i dajcie również znać, czy w FIFA 18 chcecie te paczki również oglądać na moim kanale. W tym odcinku to by było na tyle. Łapki do góry, subskrypcja kanału, lecimy, za niedługo FIFA 18, trzymajcie się, siemano!